Wiadomości z kraju wzbudziły ogromne poruszenie w mediach. Dziś, o godzinie 8:30 ruszyły pierwsze szczepienia w Polsce. Zabiegowi poddano już kilka pierwszych osób. Pierwsza Polka zdradziła, jak czuje się po przyjęciu szczepionki. Niewiarygodne wiadomości z kraju. Wyczekiwana od miesięcy szczepionka przeciwko koronawirusowi w końcu dotarła do Polski i rozpoczęto szczepienia. Pierwszym obywatelem zaszczepionym w Polsce jest Alicja Jakubowska, naczelna pielęgniarka ze szpitala MSWiA w Warszawie. Wiadomości z kraju. Ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko koronawirusowi. Alicja Jakubowska została zaszczepiona dziś o godzinie 8:30, co zostało udokumentowane przed kamerami. Kobieta była wyraźnie uśmiechnięta i dumna z tego, że może być pierwszą zaszczepioną Polką. Jak się czuje pielęgniarka? Znak zapytania. Nie bolało. Widać radość w moich oczach? Widać, skomentowała kobieta. Pielęgniarka jest szczęśliwa, że w końcu mamy możliwość pokonania epidemii koronawirusa, dzięki szczepionkom, które w końcu dotarły do kraju. Są emocje. Jestem z tego dumna, że zostałam wybrana. Dla mnie to też jest historyczny moment, mówiła dziennikarzom Alicja Jakubowska. Po przyjęciu szczepionki wyznała także zniecierpliwionym dziennikarzom, że czuje się bardzo dobrze. Pozytywnych reakcji nie szczędzili sobie także pozostali zaszczepieni, m.in. dyrektor szpitala MSWiA w Warszawie profesor Waldemar Wierzba czy też Sławomir Butkiewicz, ratownik medyczny. Pielęgniarka bardzo dziękowała dyrekcji za to, że została wytypowana do pierwszego szczepienia. Jest dumna, ponieważ, jak wszyscy zdają sobie sprawę, jest to naprawdę historyczny moment. Tym samym podkreśliła, że jeśli chcemy wrócić do normalnego funkcjonowania, musimy się zaszczepić. Kompletnie nic nie poczułem, chyba z wrażenia, mówił podekscytowany dyrektor szpitala MSWiA w Warszawie, Waldemar Wierzba. Pierwsza zaszczepiona Polka, Alicja Jakubowska, rozmawiała z dziennikarzami. Wykorzystała ten moment, aby przekazać bardzo ważny apel w stronę wszystkich Polek i Polaków. Apeluję do wszystkich Polek i Polaków, aby się zaszczepić, bo to pancerz ochronny. Jeżeli ktoś ma obawy, to mogę osobiście zaszczepić, powiedziała Alicja Jakubowska podczas rozmowy z reporterami. Jak podkreśliła, każdy z nas ma rodzinę i bliskie osoby, które chcielibyśmy uchronić przed wszystkim, co tylko możliwe. Jeśli nie chcemy szczepić siebie, pomyślmy o bliskich nam osobach i zaszczepmy je. W ten sposób pomożemy im uniknąć ryzyka zakażenia, a także późniejszych powikłań po przejściu choroby. Dodała, że zarówno dla niej, jak i innych osób, które zaszczepiły się już dzisiaj, szczepionka jest gwarancją bezpieczeństwa. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie powstrzymać epidemię, która pochłonęła już tak wiele ofiar i bezustannie robi to nadal. Szczepionka przeszła wszystkie niezbędne procedury, dlatego nie ma mowy o żadnym eksperymencie, podkreślał profesor Wierzba,